Robert Tutkowski, dzień dobry. Dziś Dorota Kotas, autorka książki Pustostany, jednej z pięciu książek nominowanej do tegorocznej Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Dzień dobry, cześć Doroto. Dzień dobry. A spotykamy się w miejscu, które też jest bohaterem twojej książki. O tym za moment, ale na początek mam do ciebie pytanie takie, bo pierwszy raz rozmawialiśmy i umawialiśmy się na spotkanie i to była mniej więcej połowa lipca. Wtedy nam trochę pandemia przeszkodziła i spotykamy się na początku września. Sporo się w tym czasie wydarzyło, prawda? Trochę tak. W międzyczasie rzeczywiście zostały ogłoszone wyniki konkursu Nagrody Literackiej Gdynia i dostałam nagrodę za moją książkę w kategorii proza. Zaskoczona byłaś? Tak. Byłam zszokowana, zaskoczona, to nawet mało powiedziane, bo zanim pojechałam do Gdyni, byłam przekonana, że nie dostanę tej nagrody. Zacytuję, sparafrazuję i trochę przetworzę fragment czy zdanie z twojej książki. Gdybyś miała się określić jednym słowem, to czy teraz już to byłoby słowo pisarka? Tak, ale między innymi. Myślę, że jedno słowo to jednak trochę za mało, żeby określić całą osobę. I dodałabym jeszcze bardzo dużo innych słów. To dodaj w takim razie. Dorota Kotas to. Kim jest Dorota Kotas? Dziewczyna, osoba, warszawianka, lesbijka, pani psa, pracownica kawiarni, mam nadzieję, że już wkrótce działkowczyni, nie wiem, działkowiec. O działce i o tym pragnieniu też za moment porozmawiamy. Pragnienie bierze się, albo od razu, pragnienie bierze się z tego, żeby mieć swój kąt, mieć swoje miejsce, w którym będziesz się czuła naprawdę u siebie, czy bierze się z tego, żeby się odseparować albo oderwać, odgrodzić od ludzi? Właściwie to żadne z tych rzeczy, bo chciałabym po prostu robić coś prostego i konkretnego i mieć kawałek ziemi, którą mogę się zajmować i na której mogę sadzić warzywa i później je zjadać, ale teraz rozglądam się za działkami ROD, czyli rodzinne ogródki działkowe i to mnie jakoś pochłonęło, bo postanowiłam wydać na to swoją nagrodę, którą dostałam w Gdyni, ale to działa tak, że jest to taka spółdzielnia właściwie i ta ziemia i tak nie byłaby moją własnością. Ale rzeczywiście mam jakąś taką dużą potrzebę kontaktu z naturą i takiego grzebania w ziemi. Jesteśmy w miejscu, które, jak wspomnieliśmy, jest bohaterem, jednym z bohaterów twojej książki. Pustostany. Jak się zrodziły Pustostany? Jaka jest geneza Pustostany? Z tego domu. To nie będziemy Państwu domu opisywać. Pokażemy. No tak. Pokażemy. Siedzimy teraz naprzeciwko takiej kamienicy, która wystąpiła w książce i znajduje się na Grochowie w okolicach Placu Szembeka. I tutaj też mamy wokół siebie ogród, który jakoś przynależy do tego domu. I jest takim dzikim ogrodem. Z taką nieujarzmioną naturą, pełen chaszczy i jakichś takich zdziczałych drzew. I z potrzeby opisu tego miejsca, z potrzeby opisu tych ludzi, których tu obserwowałaś? No i po prostu z obecności w tym miejscu, z bycia tutaj. A co było pierwsze? Której z opowiadań było? Od czegoś musiało się zacząć? Od latarni morskiej. Od znalezienia latarni morskiej to... To znaczy, no było tak jak w książce, mniej więcej chronologicznie, że te rozdziały jakoś są mniej więcej w taki sposób poukładane, w jaki je pisałam. I po prostu pewnego dnia postanowiłam, że zacznę pisać jakiś cykl opowieści czy opowiadań o tej kamienicy, bo ona wydała mi się takim dobrym... motywem spajającym dużo różnych wątków czy historii, które chciałam opowiedzieć. No i po prostu mieszkając w tym domu, zapisywałam rzeczy, które działy się wokół. Opowiadając o ludziach, także o ludziach, którzy zmarli, opowiadając o rzeczach, które znajdujesz, ocalasz je. Chciałabym, żeby tak było. Myślisz, że się udaje? Chyba tak, bo
ludzie czytają moją książkę, to znaczy, że poznają historie, które opowiadam. I te historie chyba jakoś im towarzyszą, też z nimi rezonują. I jakoś są też, zaczynają być obecne w jakiejś ich świadomości. W jakim stopniu zatem pustostany są autobiograficzne, a w jakim stopniu są kreacją? Tutaj te dwie płaszczyzny bardzo się przeplatają, prawda? No sam fakt, że jesteśmy w miejscu, które jest bohaterem i ono wygląda tak, jak jest opisywane. Są sklepy dookoła, takie, jak je opisujesz. Dzieją się te rzeczy, które opisujesz i są ludzie, których podglądasz. Tak, no ale trzeba jednak pamiętać o tym, że to jest literatura i że to nie jest jeden do jednego świat, więc nie można oczekiwać od literatury takiego podobieństwa jeden do jednego, że wszystko będzie jednakowe, jak w życiu. Bo na pewno jest to też jakoś przefiltrowane przeze mnie i przez moją wrażliwość i przez mój sposób widzenia, który pewnie mógłby być inny, gdyby ktoś inny napisał tę książkę o tych samych miejscach. Twoja bohaterka jest niedopasowana? Podobno, tak. Tak mówią, tak? A ty tak jak mówią. O niej myślisz? Myślę, że jest... że stara się dopasować, a może nie wiem. Ale że jakoś jest zrośnięta z przestrzenią i... że dobrze sobie z nią radzi na swój sposób. Że może jest trochę inna niż jej sąsiedzi, czy niż jakieś przebojowe osoby, które robią karierę i są pewne siebie. Ale pasuje do otaczającego ją świata, który jest nie tylko światem ładnych apartamentów i światem grodzonych osiedli, ale jest też światem starych kamienic sprzed wojny, w których odpada tynk ze ścian i przecieka dach. Robiłaś w swoim życiu wiele różnych rzeczy. Ale podobnie jak twoja bohaterka, chyba nie mogłabyś funkcjonować w świecie podzielonym na 3 razy 8, 8 godzin praca, 8 godzin odpoczynek, 8 godzin sen. No próbowałam, bo rzeczywiście kiedyś strasznie dużo pracowałam, bo po prostu wydawało mi się, że tak trzeba i no i zdarzyło mi się pracować przez 7 dni w tygodniu, przez cały miesiąc i mieć 3 prace jednocześnie i chodzić z jednej do drugiej. Ale było to po prostu bardzo męczące i teraz wychodzę z takiego założenia, że już się napracowałam, kiedy byłam młoda i że teraz jakoś potrzebuję odpocząć. Twoja bohaterka w jednym z opowiadań twoja bohaterka szuka czy znajduje swoją wymarzoną pracę i to jest praca w kiosku ruchu. Długo się tam nie napracowała. No tak, to jest wymarzona praca o tyle, że ona chce, że bohaterka tej książki chce spróbować i kiedy już spróbuje, to marzenie zostaje zrealizowane i nie ma potrzeby wiązania z tym całego życia i jakiegoś uwięzienia w pracy. Czy da się wylogować z życia? Wiele osób mnie o to pyta. Myślę, że warto sprawdzić. I pewnie nie da się tego zrobić na 100% i jakoś świat wymaga takiego ciągłego zawierania z nim kompromisów i jednak robienie jakichś rzeczy i uczestnictwa, zaangażowania, ale można próbować dać sobie jakąś przestrzeń na spełnianie swoich potrzeb. Tobie się udaje? Właściwie to tak. Teraz bardziej niż jeszcze kilka tygodni temu, prawda? Nie wiem. Myślę, że aż tak dużo się nie zmieniło. Nie wiem, czy masz na myśli czas sprzed książki, czy sprzed nagrody? Bardziej sprzed nagrody. Mhm. Pewnie trochę też sprzed książki, bo poszło dosyć szybko. No, książka jest z 2019 i to w końcówce się ukazało. No, z takiego przełomu roku, tak. Ale jeszcze jakoś nie umiem odnieść się do tego czasu w takiej perspektywie dystansu, bo wszystko, cała książka, nagrody, jakiś taki, no nie wiem, całe takie zamieszanie wokół książki wydarzyło się bardzo niedawno i to jeszcze ciągle się dzieje, dlatego nie umiem się tak od tego oddalić i ocenić, czy coś się zmieniło, czy nie, czy jest inaczej, bo jeszcze zbyt mocno w tym jestem, w tym doświadczeniu.
I na razie jest tak, no te nominacje z Gdyni zostały ogłoszone właściwie tydzień temu, więc ten tydzień spędziłam na jakimś osadzaniu się w tej sytuacji i oswajaniu się z nią. Cały czas szok pourazowy taki, tak? No nie pourazowy, ale w takim stanie szoku i też bardzo dużego fizycznego zmęczenia, bo to nie jest tak, że to jest wyłącznie bardzo miłe, ale jest też takie mocno angażujące i no to właściwie momentami jest praca na pełny etat, prawda? Tak. Czyli udzielanie wywiadów, promowanie książki, to też jest praca do wykonania. Tak, jest to rzeczywiście dużo pracy i też jakoś czuję to też w takim swoim ciele, że pojawia się w nim jakieś takie napięcie, które po prostu generuje to, że muszę być teraz obecny przed kamerami, muszę być uśmiechniętą panią z makijażem. Bardzo panią za to przepraszamy, pani Dora. Nie, jakby rozumiem też, że to jest potrzebne i że tak to działa, ale właśnie bycie pisarką trochę wiąże się z takim paradoksem tego, że z jednej strony można być bardzo introwertycznym i spędzić kilka miesięcy na siedzeniu przy biurku, i komunikowaniu się ze światem przez zapisywanie czegoś i bycie takim bardzo wyłączonym i introwertycznym, a później nagle jest ten moment, kiedy książka staje się głośna czy jakoś widoczna w przestrzeni publicznej i kiedy trzeba stać na scenie przed kamerami i mówić o tym, skąd masz tyle wyobraźni. Ale i nie można wysłać sobowtóra. Trzeba być, bo właśnie muszę zapytać tak swoją drogą, czy rzeczywiście rozmawiam z Dorotą Kotas, czy też z sobowtórem Doroty Kotas, bo może wysłałaś. Tak, jestem Dorotą Kotas. O duchy cię zapytam. Czy duchy są. Dobry. Czy duchy są lepsze od ludzi? No nie, dlaczego? Duchy są byłymi ludźmi. Są jakimś kolejnym etapem ludzi. Polska. Polska. I patriotyzm. Takie hasła rozwiń. No dobra. Ostatnio w sumie mówiłam o tym w wywiadzie, że ja bardzo chciałabym być patriotką, chociaż trochę się tym brzydzę, bo to słowo zostało w ostatnim czasie mocno zawłaszczone przez jakieś grupy czy idee, które nie do końca do mnie trafiają i zaczęło się łączyć z młodzieżą wszechpolską, z faszystami, z jakąś agresją i z nienawiścią tak naprawdę. Więc ja chciałabym w jakiś sposób móc też odzyskać to słowo i chciałabym mówić o sobie, że jestem patriotką, ale no w tym momencie trochę nie mogę i jakoś rzeczywistość mi na to nie pozwala. A to, co się wydarzyło, na przykład to właśnie, że książka została doceniona, czy zmodyfikowało jakoś trochę twoje myślenie o tej naszej rzeczywistości? Bo ona nie jest jednoznaczna. Znaczy, mamy z jednej strony to, o czym opowiadasz, te zjawiska, które należy piętnować, i z drugiej strony okazuje się, że jest spora grupa fajnych ludzi, którzy chcą żyć inaczej. Nie wiem, która grupa jest spora, ale no rzeczywiście dla mnie ta nagroda też była jakimś pocieszeniem, bo wcześniej miałam takie poczucie, że wydarzy się strasznie dużo złych rzeczy. I byłam tym już bardzo zmęczona, kiedy dostawałam takie informacje o tym, co znowu zrobiła policja i jak potraktowała, nie wiem, moich przyjaciół. I jakoś jest mi ostatnio strasznie ciężko w Polsce i ciężko z patriotyzmem, ale zdaję sobie sprawę z tego, że są też inne osoby, które żyją inaczej i które też tak jak ja się z tym nie zgadzają, z tym co się dzieje i jak bardzo narastają jakieś nastroje nienawiści przeciwko różnym grupom. Przychodzi taki moment, w którym masz ochotę zaangażować się i angażujesz się. Tak, niestety. Dlaczego ale... niestety? Zatrzymywanie samochodu z homofobicznymi hasłami. To... No ja robię trochę takie rzeczy, ale wtedy, kiedy... To znaczy, nie zastanawiam się nad tym specjalnie. Po prostu, kiedy przejeżdża
koło mnie, koło mojego domu, przez przejście dla pieszych, przez które przechodzę, ciężarówka, która nadaje przez megafon hasła o tym, że ja jestem pedofilką albo, nie wiem, jakieś straszne rzeczy i straszne kłamstwa, no to zatrzymuję się na tym przejściu i jakoś nie jestem wobec tego obojętna i też nie umiem być. Ale chyba nie robię jakoś bardzo dużo, robię tylko tyle, ile czuję, że jestem w stanie i no i wolałabym nie musieć się angażować, wolałabym żyć w świecie, w którym ludzie uśmiechają się do siebie na ulicy, jeżdżą na rowerach, adoptują psy i nie zabijają zwierząt, ani nie nienawidzą siebie nawzajem i nie obrażają się w internecie. Myślisz, że pisanie, literatura może zmieniać świat? Chciałabym, żeby zmieniała. Ale nie masz na ten temat, jak rozumiem, najlepszego zdania i wątpisz, czy jest to możliwe. Myślę, że może. Myślę, że jest to też jakiś rodzaj budowania wspólnoty ludzi, którzy nawiązują ze sobą kontakt poprzez literaturę i poprzez to, że czytają te same książki, nabywają ten sam kod kulturowy. I jest to też jakiś sposób na pokazanie tego, jak się myśli, w jaki sposób i jakie się ma wartości. Wracając do pustostanów. O duchach, o pustostanach, o ludziach, których lubisz... O właśnie, czy lubisz podglądać i podsłuchiwać ludzi? Tak. Czy to jest ta książka o ludziach i rzeczach, których nikt już nie potrzebuje? Nie wiem. Nie powiedziałabym, że nikt ich nie potrzebuje. Może o jakimś alternatywnym sposobie życia czy postrzegania i o życiu trochę na marginesach takiego głównego nurtu i na marginesach oczekiwań. Ale nie wiem, ja potrzebuję też zwyczajności i ona jest dla mnie ważna. Nie wiem, potrzebuję też narracji o tym, co się dzieje na bazarach, albo o czym rozmawiają ludzie w autobusach. Nad czym teraz pracujesz? Teraz chciałabym napisać drugą książkę, bo jakoś czuję, że już mogę i że to jest ważne, żeby opowiadać jakieś dobre historie. Chciałabym napisać coś, co, no, co jakoś pomagałoby zobaczyć też jakieś piękno świata i jakieś elementy dobra i wydaje mi się, że potrzebujemy takich historii. No i chciałabym napisać więcej o osobach takich jak ja, bo wydaje mi się, że w literaturze brakuje takich narracji, brakuje książek o lesbijkach, o, nie wiem, o osobach, które żyją trochę inaczej. No i tak, chciałabym się tym zająć. I tym akcentem zakończmy. Dorota Kotas, autorka książki Pustostany, jednej z 5 książek nominowanych do Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Nie mogę powiedzieć, że była naszym gościem, bo to właściwie my gościliśmy u niej. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję.